Ludzie wchodzą po prostu do środka i widzą tam części wyprodukowane przez Siemens i Bosch. Wszyscy wiemy, jakie to są firmy. Wiemy, do kogo są należą, wiemy, gdzie się znajdują. Dlaczego tak się wydarzyło, że jakimś dziwem, cudem, nie wiadomo jak, armia rosyjska jest wyposażona w niemieckie towary i produkty? Dlaczego oficjalnie Niemcy niby popierają Ukrainę? Do roboty! Do roboty! Do roboty! Do roboty! Do roboty! Najprawdopodobniej, miejmy oczywiście nadzieję, że Europa się w końcu ocknie, obudzi się i zrozumie, że musi to zrobić natychmiast i ten handel zostanie zawieszony już dzisiaj. Ale jeżeli do tego nie dojdzie, to wiemy między innymi dzięki komu? Między innymi dzięki Niemcom i konkretnie kanclerzowi Niemiec, panowi Scholzu, który kilkukrotnie już oficjalnie powiedział, że on to nie jest gotów do tego, żeby tak szybko ten handel zawiesić. Bo my tego nie kupujemy. Nie może powiedzieć tego nasz prezydent, ale możemy powiedzieć to my, zwykli Ukraińcy, że potrzebujemy naprawdę sensownego, prawdziwego wsparcia, a nie tylko słów. Nie tylko słów. Niech Niemcy spojrzą na Polskę, która jest krajem, który jest biedniejszy, ale przyjęła ponad 2 miliony uchodźców. Dla każdego znalazła dach nad głową. Nacjonalizm to jest obozy i inne miliony śmierci. Żeby to się nie sprawiło, to właśnie my musimy w sposób pokojowy, jak tylko możemy, zwracać się do polityków i prosić ich o to, żeby